Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego o ustawie o zgromadzeniach jest bardzo kontrowersyjny. Jest bardzo kontrowersyjny z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na skład orzekający. Wyłączono z niego trzech sędziów, w dziwnych okolicznościach włączono trzech sędziów na wniosek ministra Ziobry. Tych trzech sędziów, którzy prawdopodobnie głosowali przeciwko temu wyrokowi, złożyliby zdanie odrębne. Jednego sędziego Bejernata pani sędzia Przyłębska by wysłała na przymusowy urlop. W ten sposób wypaczono już sam skład sędziowski. Równocześnie w składzie sędziowskim było trzech sędziów dublerów, uzurpatorów, którzy nie powinni w ogóle orzekać, zgodnie z wcześniejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. W tej sytuacji już mamy stwierdzenia, że ten wyrok nie będzie uznawany. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że na 11 głosów były 4 zdania odrębne, które kwestionowały ten wyrok, jeżeli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze opinie konstytucjonalistów co do ustawy o zgromadzeniach, to nie ma żadnych wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny nie zdał testu na niezależność. A konferencja prasowa, która miała miejsce po wyroku, ostatecznie ośmieszyła Trybunał Konstytucyjny. Widzimy, że PiS nie tylko przejął Trybunał Konstytucyjny, tylko planowo go skompromitował. Skompromitował go zarówno panią prezes Julią Przyłębską, jak i panem Muszyńskim. Są to osoby, które swoją postawą, swoim zachowaniem na konferencji prasowej ostatecznie kompromitują Trybunał Konstytucyjny. Możemy uznać, że Polska nie posiada Trybunału Konstytucyjnego. Skoro nie posiada Trybunału Konstytucyjnego, to coś z tym należy zrobić. Co? Trzeba kiedyś wygrać wybory. Być może należałoby uzyskać większość konstytucyjną, żeby tak móc zmienić prawo, żeby w przyszłości władza sądownicza była zabezpieczona przed zakusami władzy na to, żeby na nią wpływać. PiS ma w tej chwili takie głębokie pragnienie, że po tym, jak ma władzę już wykonawczą i władzę ustawodawczą, która ma z wyborów, żeby przejąć władzę sądowniczą, na którą nie powinien mieć wpływu, bo ona powinna być z natury rzeczy niezależna od rządzących. I tutaj dążenie do zmian ustaw, zarówno dotyczących KRS-u, czyli upolitycznienia Krajowej Rady Sądowniczej, która przypomnę, że typuje kandydatów na sędziów, których potem mianuje prezydent Andrzej Duda, jak i kwestie mianowania asesorów przez Zbigniewa Ziobrę, jak i kwestia już przyjętej ustawy o mianowaniu dyrektorów sądu. Wszystko to jest takim dążeniem PiS-u do upolitycznienia i upartyjnienia polskich sądów. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że polski system sądowniczy wymaga naprawy, wymaga reformy, że powinno być więcej spraw rozstrzyganych w mediacji, że powinien być sprawniejszy, że powinny być bardziej dyscyplinowane. Się. Ale ten kierunek, który przyjął Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo niebezpieczny. Dlatego, że jeżeli nie ma niezależnego arbitra, jeżeli nie ma możliwości człowiek odwołania się do sądu, któremu uwierzy, to w tym momencie jest pragnienie anarchii. A przede wszystkim pamiętajmy, że sądownictwo to jest podstawa gmachu, jakim jest demokracja.